Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj chciałem mówić o kolejnych zbrodniach Jarosława Kaczyńskiego, czy jak kto woli, PiSu. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, do zadawania pytań. Dlaczego czołowy mason Jan Józef Lipski był autorytetem dla Adama Michnika i Jarosława Kaczyńskiego? Czym jest kabała i kim byli różokrzyżowcy? W szponach Lucyfera, masoneria i inni pomocnicy szatana. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego. Poznaj plany masonerii wobec Polski. Od pewnego czasu jest bardzo ostry atak na Jarosława Kaczyńskiego, na PiS ze strony środowisk, ze wszystkich stron, bo oczywiście atakuje go lewica z wielką nienawiścią, PO z wielką nienawiścią, ale atakuje się go też no, z prawej i katolickiej strony. I mnie zdumiewają te zarzuty, które pojawiają się z tej prawej i katolickiej strony, bo odbieram to jako krytykowanie czegoś, co tutaj jest najmniej istotne. Pamiętajmy o tym, że przez całe, znaczy bardzo długo PiS w ogóle nie był identyfikowany jako prawa strona. Prawda? Nie zamierzał być prawą stroną. Kaczyńscy nie zamierzali tworzyć formacji prawicowej. Prawda? Tworzyli formację o nazwie Porozumienie Centrum. Jak sama nazwa wskazuje, miała ona być centrowa, czyli trochę z lewej, trochę z prawej. Bardzo dużo tego, co dzisiaj nazywa się europejskim. I w pewnym momencie prawa czy katolicka strona zaczęła stawiać na PiS. Prawda? I tutaj takim symbolicznym momentem było jakby pełne wsparcie Radia Maryja i jego środowisk dla Prawa i Sprawiedliwości. I teraz mówiłem w jednym z programów o tym, że wielką zbrodnią, już powiedzmy Jarosława Kaczyńskiego, zostawmy Lecha Kaczyńskiego w spokoju, było wykreowanie na prezydenta Lecha Wałęsy. Co spowodowało późniejsze rządy lewicy w Polsce, długie, spowodowało, że to lewica doprowadziła do powstania nowej konstytucji, konstytucji no, antypolskiej. Ona, można powiedzieć, wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Więc to wszystko jest jakimś pokłosiem prezydentury Lecha Wałęsy. Natomiast te inne zbrodnie, no to kwestia udziału PiS-u we wprowadzaniu Polski do Unii Europejskiej, kwestia WSI, niby to PiS ma tą wielką, Jarosław Kaczyński, tą wielką zasługę, że nastąpiło rozwiązanie WSI, która była organizacją zagrażającą niepodległości, suwerenności i bytowi Polski. Tylko to jest oddzielny temat, nie chciałem go tylko zasygnalizować, bo ta kwestia nie została zakończona i można powiedzieć, że w jakimś sensie skutki są gorsze niż gdyby WSI nadal funkcjonowało. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o innym aspekcie, o innych zbrodniach PiS-u, to znaczy, czy Jarosława Kaczyńskiego, tych, które dokonały się w porządku wiary i moralności, bardzo ważnym dla Polski porządku. Tutaj mamy wydarzenia związane z aborcją, to tylko zasygnalizuję. Przypomnijmy, że był taki moment, kiedy PiS miał 100% możliwości wprowadzenia do konstytucji zapisu
chroniącego życie całkowicie od momentu poczęcia i tego nie zrobił i świadomie tego nie zrobił. Przypomnijmy sobie, że w efekcie tego Marek Jurek opuścił PiS, prawda? Bo uznał, że już nie może w dalszym ciągu być jego członkiem. To były kwestie związane z dzieckiem z próbówki, które zapisy związane z szeroką możliwością stosowania tych zbrodniczych zabiegów były chronione przez PiS. Natomiast dzisiaj w tym programie chciałem powiedzieć o dwóch kwestiach, o takich przykładowych. O sprawie arcybiskupa Wielgusa, przypomnieć sprawę arcybiskupa Wielgusa i o kwestii, o której mało kto dzisiaj pamięta, a nawet mało kto dzisiaj wie i prawdopodobnie w roku 2007 też niewielu ludzi to wiedziało, wtedy Jarosław Kaczyński był premierem, to znaczy kwestii siostry świętej Faustyny jako patronki Łodzi. Może od tej kwestii zacznę. Czyli tak, na początku 2007 roku odczytano w Łodzi podczas uroczystości 85-lecia diecezji łódzkiej dekret stolicy apostolskiej o ustanowieniu patronką miasta świętej Faustyny. I czytam fragment tego dekretu. Dekret stolicy apostolskiej. Duchowieństwo i wierni świeccy miasta Łodzi po dzień dzisiejszy otaczają szczególnym i nieprzerwanym kultem świętą Faustynę Kowalską. Z tej racji najdostojniejszy ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek, ordynariusz łódzki, uwzględniając powszechną opinię wiernych, a także decyzje władz cywilnych, czyli samorządowych, zgodnie z prawem zaaprobował wybór świętej Faustyny Kowalskiej jako patronki tegoż miasta. Dlatego Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy władzy udzielonej jej przez ojca świętego Benedykta XVI, mając na uwadze przedłożone okoliczności oraz fakt, że wybór i aprobata zostały dokonane zgodnie z przepisami prawa, prośbę przyjmuje i świętą Faustynę Kowalską dziewicę ogłasza jako patronkę miasta Łodzi. Jakiekolwiek prawa nie mogą się temu sprzeciwić. No i wszyscy byli w Łodzi zadowoleni, w tym momencie łącznie z prezydentem miasta Łodzi i z samorządowcami. Przypomnijmy, że prezydentem wtedy był Jerzy Kropiwnicki. I zapis o tym, że święta Faustyna jest patronką Łodzi, umieszczono na wniosek prezydenta miasta Jerzego Kropiwnickiego i za aprobatą radnych w statucie miasta. Statut ten w myśl wskazań prawa został przesłany do zatwierdzenia do premiera Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego. No i teraz się zaczęło, prawda? Kaczyński, jak czytamy w Dzienniku Łódzkim, nie odpowiadał przez 5 miesięcy, co magistratcy prawnicy wzięli za dobrą monetę. Ich zdaniem taka zwłoka oznaczała, iż premier nie ma uwag do statutu i radni nowej kadencji mogą go zatwierdzić. Zanim do tego doszło, Maciej Grubski, przewodniczący Rady Miejskiej, otrzymał niespodziewanie pismo od premiera, czyli od Jarosława Kaczyńskiego. Czytamy w nim między innymi. Należałoby rozważyć, czy w statucie miasta Łodzi jako akcie nadawanym uchwałą władzy samorządowej i skierowanym do ogółu mieszkańców miasta celowym pozostaje zamieszczenie przepisu dotyczącego patrona miasta, który, jak wynika z jego treści, został ustanowiony decyzją władz kościelnych. Wcale tak nie wynika z jego treści, bo został ustanowiony decyzją władz kościelnych i władz samorządowych. Dalej pisze Jarosław Kaczyński. Wskazania wymaga, iż takie rozwiązanie może być kwalifikowane w kategoriach naruszenia konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa
oraz ustawowych gwarancji wolności sumienia i wyznania. No, czyli Jarosław Kaczyński napisał pismo do władz Łodzi, w którym próbował te władze skłonić do tego, żeby odwołały swoją decyzję o ustanowieniu siostry Faustyny patronką miasta. I tu Jarosław Kaczyński występował nie tylko przeciwko władzom samorządowym Łodzi, ale również przeciwko władzom kościelnym diecezji i przeciwko Watykanowi, przeciwko Benedyktowi XVI. I co ciekawe, ja nie śledziłem, bo to, co przeczytałem, w ogóle tę całą kwestię ja opisałem w swojej Masonerii Polskiej 2014. Natomiast nie śledziłem dalej losów tego, jakie tam były przepisy tak naprawdę państwowe związane z mianowaniem patrona miasta, jakie były dalsze rozmowy pomiędzy miastem a władzami państwowymi, pomiędzy władzami samorządowymi a premierem. W każdym razie, kiedy dziś zaglądamy do statutu miasta Łodzi, no to z tego statutu wynika, że patronem miasta jest święta Faustyna. I władze kościelne i samorządowe obchodzą święto patrona. Tylko no, ta reakcja Kaczyńskiego, no to pytanie, jak w świetle takiej reakcji na przykład Radio Maryja mogło traktować Kaczyńskiego i pisowców jako katolików. Druga kwestia sprawy arcybiskupa Wielkusa. Jakoś Polacy mają krótką pamięć i to taki jest czas, prawda? Tak media to powodują, że na przykład jakiś polityk się totalnie kompromituje, a za parę lat znowu ma poparcie społeczne, bo nikt już nie pamięta, że on się skompromitował i dlaczego się skompromitował. No i sprawa arcybiskupa Wielgusa to była jednym z największych skandali, ja bym powiedział, na świecie, prawda? Dlatego, że podstawową kwestią związaną z Kościołem katolickim jest kwestia jego suwerenności, niepodległości, jeżeli można użyć takich sformułowań, w odniesieniu do władz państwowych. Prawda? Kościół o to zawsze walczył, za to ginęli katolicy, ginęli biskupi. Czyli procedura w Kościele katolickim jest taka, że papież mianuje biskupa, papież odwołuje biskupa. To nie jest tak jak w prawosławiu czy w tak zwanych kościołach, bo to nie są kościoły protestanckich, że władze państwowe sobie robią co chcą z nominacjami religijnymi. No i Benedykt XVI mianuje biskupem, ordynariuszem Warszawy biskupa Wielgusa. Biskup Wielgus zostaje arcybiskupem Warszawy. No i teraz PiS, Jarosław Kaczyński, wyłazi ze skóry, robi wszystko, żeby to nie doszło do skutku. I argument, jaki pada, bo Wielgus był agentem. No i tak, po pierwsze, normalna procedura mogłaby być taka, że PiS, Jarosław Kaczyński, pisze pismo do Benedykta XVI, umawia się na audiencję, przedstawia argumenty, prosi Benedykta XVI o odwołanie. Tylko w momencie, kiedy arcybiskup Wielgus był oskarżany o to, że był komunistycznym agentem, nie było na to dowodów, zresztą dalej nie ma na to dowodów, bo w normalnym państwie takie dowody zyskuje się na drodze sądowej, to znaczy sądowi przedstawia się
dowody, sąd to rozstrzyga, ktoś się odwołuje, jedna strona albo druga strona, następny sąd, następne instancje, sprawa się toczy aż do ostatecznego rozstrzygnięcia i wtedy można mówić o tym, że arcybiskup Wielgus był agentem, prawda? Co innego jest podejrzenie, co innego jest stwierdzenie faktu. Ale nawet jeżeli, i wtedy stwierdzenia faktu nie było. Zresztą tego stwierdzenia faktu nigdy nie było. Natomiast takiego zgodnego z prawem i sprawiedliwością, to ciekawe, z prawem i sprawiedliwością. Ale nieważne, czy byłoby, czy nie było, bo ewidentnie PiS zastosował presję. Ewidentnie. Ta presja była o charakterze politycznym. Zostały opisane w różnych publikacjach fakty, które się działy, prawda? Naciski na poszczególnych biskupów, na episkopat, na nuncjusza, na prymasa, prawda? I tym naciskom poddała się grupa biskupów, która zaczęła sama naciskać na arcybiskupa Wielgusa, żeby podał się do dymisji, żeby tą sprawę jakby zakończyć dla, w cudzysłowie, dobra Kościoła. To nie było dla dobra Kościoła, prawda? Bo tutaj wszyscy powinni bronić zachowania procedury, prawda? Czyli odwołanie się do Benedykta XVI, on powinien podjąć decyzję. Zresztą sam Wielgus, o ile dobrze pamiętam, sam arcybiskup Wielgus, o ile dobrze pamiętam, w pierwszej fazie skierował takie pismo do Benedykta XVI, żeby on tę kwestię rozstrzygnął. Ale wszystko się szybko toczyło. Te naciski były bardzo mocne i teraz, co ciekawe, jedyną osobą w zasadzie, którą znam, która w Kościele nie poddała się tym naciskom, bo to ze względu na charakter nacisków absolutnie powinni wszyscy w Kościele to odrzucić, mówię o biskupach. Jedyną osobą był prymas Glemp. Prawda? On zdecydowanie popierał sytuację, w której arcybiskup Wielgus pozostawałby na swoim stanowisku. Ja pamiętam, zastanawiałem się wtedy, czy pisałem dużo tekstów w obronie arcybiskupa Wielgusa. Te teksty się pojawiały w różnych gazetach, w internecie. Ktoś tam wydał jakąś taką broszurę w obronie arcybiskupa Wielgusa i w tej broszurze znalazło się kilka tekstów, w takiej książeczce był i mój tekst. Natomiast ostatecznie zdecydowałem się na wydanie jednego tekstu na ten temat w postaci książeczki, tekstu, który napisał mój syn Michał Krajski, który miał wtedy 18 lat i pamiętam, że z tą książeczką zaprosił nas do siebie prymas Glemp na taką audiencję, gdzie no cieszył się, że świeccy stanęli w obronie Kościoła. I serce boli, że sam arcybiskup Wielgus poddał się tym naciskom. Prawda? Tam się mówiło o tym, że go nafaszerowano jakimiś środkami, że no był zaszczuty ze wszystkich. Nikt jakby poza prymasem nie zachęcał go do pozostania na stanowisku. W każdym razie, patrząc z punktu widzenia Kościoła, było oczywiście błędem to, że błędem i nie, czymś niedobrym, że arcybiskup Wielgus podał się do tej dymisji. Natomiast to ta cała sprawa ujawniła stosunek Jarosława Kaczyńskiego i PiSu jako takiego, który stanął za Jarosławem Kaczyńskim jakoś murem, no bo ta postawa była postawą antykościelną, prawda? Antykatolicką, ewidentnie, prawda? Widać było, że Kaczyński chciałby, żeby Kościół był podporządkowany jego woli, tak jak państwo miałoby być podporządkowane jego woli. Znaczy,
ciekawostką tutaj, takim chichotem historii, czy karą ze strony Pana Boga było to, że biskup, który został ordynariuszem Warszawy i jest nim do dzisiaj, już kardynał, PiSu nie lubi i PiSowi rzucał zawsze kłody pod nogi, czego oczywiście arcybiskup Bielgus jako taki średnio tradycyjny, powiedzmy tradycyjny w takim znaczeniu trochę innym tego słowa i skłaniający się ku prawej stronie, by nie zrobił. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.